Słowo Boże mówi, że wszystkie Boże nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione z wiernością i prawością. Kiedy Bóg coś tworzy, to tworzy rzeczy wieczne, wielkie i szlachetne. Kiedy On uwalnia jakieś prawdy, to te prawdy są z Jego strony przepełnione wiernością, z drugiej strony absolutnie pożyteczne dla każdego człowieka. Jak Cię będziesz wielbił Boga, to powiedz: Jezus, Ty jesteś drogą i ja stoję na tej drodze. I ja wiem, że na tej drodze ja nigdy nie upadnę. Że nie zdarzy się coś takiego w moim życiu, co mogłoby mnie wybić z rytmu Twojej drogi. Wiecie, myślałem sobie ostatnio o moim życiu i zobaczyłem taką rzecz, że od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, kiedy poznałem osobiście Boga, to w moim życiu zdarzały się różne rzeczy pozytywne, negatywne, różne. Ale zawsze szukałem i zgłębiałem Boże prawdy, przede wszystkim pod takim kątem, żeby się dowiedzieć, jak żyć, aby zwyciężyć. I sam fakt zgłębiania tych praw powodował, że ja te prawdy odnajdowałem. Nie wszystkim byłem posłuszny, nieprawda? Wielokrotnie świadomie wybierałem coś, co tą prawdą nie jest. Ponosiłem konsekwencje później. Ale weszło mi w krew szukanie Bożych praw. To mi weszło w krew. Dzisiaj mogę tylko pomyśleć o tych moich odstępstwach różnych, jak o różnego rodzaju głupotach moich. To głupie jest chodzić inaczej, niż mówi Bóg. To bardzo głupia rzecz. Dzisiaj śmieję się sam z siebie i przyglądam się na siebie z tamtych lat, patrząc na człowieka, który po prostu wiedział, a nie robił. Dzisiaj rozumiem, jak wielką wagę ma to, aby chodzić według Bożych prawideł. One nigdy Cię nie zawiodą. Nigdy. 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 Nie możesz na drodze Bożej upaść, bo nie ma takich opcji. Rozumiesz? Nie możesz. Bylebyś cały czas na tej drodze był, a na tej drodze będziesz realnie wtedy, kiedy będziesz szukał, jak funkcjonować. Szukaj Bożych praw. Szukaj. Jeżeli chodzi o Twoje zbawienie, o Twoje bycie w niebie, nic Cię nie jest w stanie z tej drogi wybić. Natomiast jeżeli chodzi o codzienność, o codzienne życie z Bogiem, diabeł będzie chciał Cię z tej drogi wybić. Będzie mówił: zejdź z tej drogi, co Ci zależy. I tak idziesz do nieba. I tak idziesz do nieba. A co Ci zależy? A właśnie dzisiaj będziesz się modlić: Panie, zależy mi, kurczę, na tym, żeby nigdy z tej drogi, z drogi Twoich prawideł, nie odchodzić chociażby na 5 cm. Bo wiem, że na Twoich prawidłach nigdy się nie potknę. Nigdy i zawsze odniosę sukces. Zawsze. On to obiecał. On powiedział, że wszystkie Jego nakazy są niezawodne. One nie zawodzą. Nie zawodzą. No nie zawodzą. Zobacz. Mamy coś niezawodnego. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie za to, że Twoje słowo, Twoje prawdy, one są niezawodne. Że Ojcze, bez względu na to, czy jesteśmy młodzi w wierze, czy już chodzimy długo z Tobą, to one są dla nas wciąż takie same. Twoje prawdy są wciąż niezawodne. Ojcze, to one utrzymują nas w pionie życia. To one powodują, że nasz sukces jest pewny. Uwielbiamy Ciebie, święty. Teraz już wszystko wiem. Uwielbiamy Ciebie. Yeah.
Stop it!
Zmęczonemu daj siłę, utrapionemu daj.
Yeah.
Thank you.
przychodzi wolność i swoboda. Wolność i swoboda. Wolność i swoboda. My uwalniamy namaszczenie wolności i swobody. Niech przychodzi do ludzi wolność i swoboda. Niech przychodzi wolność i swoboda. Ojcze, ja modlę się, Ojcze. Niech przychodzi wolność. Swoboda z krzyża. Wolność z krzyża. Przez moc imienia Jezus. Szokoroba santo. Wyswobodził mnie Pan!
od przekleństwa grzechu i śmierci. On w Chrystusie Jezusie błogosławił Cię wszelkie błogosławieństwo niebios. On w Chrystusie Jezusie odwrócił to, co zostało zniszczone przez pierwszych ludzi. On w Chrystusie Jezusie tak bardzo Ciebie kocha. Nie ma takiej rzeczy w Twoim życiu, która nie może dojść do skutku, jeżeli tylko wierzysz w to, co On zrobił dla Ciebie w Chrystusie Jezusie. Powiedz teraz w wierze o Twoich najskrytszych pragnieniach. Powiedz: Boże, ja marzę o tym, o tym, o tym i o tym. I ja wiem, że mam to. Nieważne, jakie to są sprawy, jakie to są rzeczy. Mów w wierze. Wiara jest pewnością. Mów o ciele, mów o duszy. Mów o służbie. Mów o rodzinie, o mężu, żonie, dzieciach. Mów. Mów. Mów o majątku Twoim. Mów o relacjach z innymi ludźmi. Mów. Mów o rozwoju. Mów w wierze teraz. Cieszą się wszelkie błogosławieństwa niebios. Wszystko mogę w tym.
Wielki Bóg na tronie swym, Wielki Bóg na tronie swym, jesteś godzien być chrzcić. Wielki Bóg na tronie swym, Wielki Bóg na tronie swym, Wielki Bóg na tronie swym, jesteś godzien być chrzcić. Wielki Bóg na tronie swym,
Jeśli nie chcesz, to nie chcesz. Ale jeśli chcesz, to masz moc w imieniu Jezus. On jest żywym Bogiem. On powołuje z niebytu do bytu. On jest w stanie tchnąć w kości. Powiedz je z powrotem włóknami. On jest w stanie nadać życia każdej sprawie, której chcesz, żeby ożyła. Ojcze, my modlimy się teraz nad wszystkim tym, co zostało gdzieś wykrzywione w naszych głowach, w naszych umysłach. To, co diabeł podpowiedział, że to już jest stracone. To, nad czym ktoś położył już kreskę. My ożywiamy te rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa. My wzbudzamy te rzeczy. My teraz tchniemy w te rzeczy. Twoje potężne imię. Tchnij teraz przez wiarę. Tchnij teraz z wiarą. Powiedz Jezus.
Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za każde słowo. Dziękujemy Ci, że jesteś w nas. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci, że możemy korzystać z Twojej krwi. Że na co dzień możemy myć się w Twojej krwi. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarę na krzyżu. Dziękujemy Tobie, że umarłeś zamiast nas. Dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Za życie w obfitości. Będziemy korzystać z tego życia. Będziemy korzystać z wiary. Będziemy korzystać z łaski. Będziemy korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, które Ty nam dałeś. Będziemy korzystać z mądrości. Uwielbiamy Ciebie.
przepajne życie nie przez nas przepływa. Kiedy idziesz, szala desy, kiedy lewy, pokoju, ducha, karla,
poznali historię świata, to ludzie, którzy szli. Nie, to nie byli doskonali ludzie. Oni szli. Gdziekolwiek wiesz, że stawać będzie twoja noga, objawienie twoje będzie się poszerzać i wzrastać. Stawały się coraz rzadsze. Ale trzeba iść. Trzeba iść. Gdyby człowiek miał kiedyś wizję, był to mój bliski znajomy. Opowiadał mi o niej. Widział wielką łąkę na tej łące. Był on i zaczął zbliżać się do niego jakiś człowiek. Kiedy był już blisko, zobaczył, że to jest Jezus. Jezus podszedł do niego i zaczął rozmawiać. Mój znajomy w tej wizji usiadł sobie na ziemi i powiedział: Jezu, usiądź tu ze mną. Zostańmy, jest pięknie. A on powiedział do niego po imieniu: wiesz, ja idę. Idziesz ze mną? A on mówił: Panie, ale zostańmy, tu jest wszystko. Jest tak pięknie, ty i ja. A Jezus powiedział do niego: ja kocham ciebie. Ale ja idę. Ja idę. Czy idziesz ze mną? Będzie ci tylko dodawane. Kto ma, temu będzie dodane. Jeśli już masz jakąś łąkę w swoim życiu, to będzie do niej dodana druga łąka, trzecia, piąta, dziesiąta. Trzeba iść, iść. Jeżeli masz tyle wiary, to trzeba wykorzystać ją do końca i zrobić krok, a wtedy znowu się wyrysuje nowa przestrzeń wiary. Może uzdrawiasz chorych i widzisz, że efekty twoich działań nie są takie, jakbyś chciał, że wciąż jest za mało. Powiedzieć ci co? Masz zrobić. Uzdrawił więcej chorych. Jeśli głosisz Ewangelię i widzisz, że tak mało ludzi przyszło do Jezusa przez twoje głoszenie, to wiesz co zrobić? Idź dalej głosić Ewangelię. Idź głosić Ewangelię. Idź. Jeżeli jesteś w jakimś miejscu życia zawodowego, że już masz zasobność pewną, to wiesz co zrób? Powiedz: Panie Boże, dobrze, że mam tą zasobność, ale idę po dwa razy tyle. Idę dalej. Dalej. Hasza, kadesefe, tenenele, orlon, do orlon. Modlisz się może już długo o męża czy żonę i rzeczy się nie zdarzają. Albo przychodzą do twojego życia takie osoby, które są podróbami, diabelskimi substytutami. Wiesz co zrób? Stań twarzą w twarz przed diabłem i powiedz: będę się modlił czy modliła z jeszcze większą wiarą. Wierzyć o męża czy żonę. Nigdy się nie cofnę z tego. Nigdy.
koń, co ma klapkę na oczach. Nie da się rozproszyć temu światu. Szczęście ma, bo Ciebie mam, serce me, do Ciebie mnie. Szczęście ma, bo Ciebie mam, serce me, do Ciebie mnie. Szczęście ma, bo Ciebie mam, serce me, do Ciebie mnie. Szczęście mam, bo Ciebie mam, serce me, do Ciebie mnie. Szczęście mam, bo Ciebie mam, serce me, do Ciebie mnie. Szczęście mam, bo Ciebie mam, serce me, do Ciebie mnie. Szczęście mam, bo Ciebie mam, serce me. Innymi rzeczami się zajmę. Wiem, dlaczego tak zrobiłeś.
bo się bałeś. Charyzmatycy tak robią, spychają takie miejsca, takie rzeczy. I mówią potem. Przyjdzie czas. Nie, teraz jest ten czas. Teraz jest czas. Weź w to miejsce, gdzie nie wierzyłeś. I teraz powiedz wiarę do tej rzeczy. Powiedz tak, jak mówi Bóg. Powiedz to. Powiedz tej rzeczy. Powiedz tej sytuacji. Powiedz tej myśli. Powiedz takiej osobie. Powiedz teraz.
takim miejscu, że tylko krok Ciebie dzieli od tego, aby wziąć to, o co wierzysz. Potrzebujesz tej chwili Bożego dotknięcia. To przybiegaj szybko, szybko, niech to namaszczenie Tobie usługuje. Niech to usługuje Twoje dobrze, to namaszczenie. Niech ona służy, niech ona służy. Thank you.
Chcę, żebyś dzisiaj mu oddał swoje życie. On umarł za twoje grzechy. On wstał z martwych w ciele. Bóg potępił grzech w ciele za pomocą swego Syna Jezusa Chrystusa. Każdy człowiek, który narodził się z Bożego Ducha, to jest człowiek, który ma pewność, że po śmierci pójdzie do nieba. Nie z uwagi na to, jakim był dobrym człowiekiem, ale z uwagi na to, że nawrócił się do Boga, czyli uwierzył w niezasłużoną śmierć Jezusa Chrystusa za swoje grzechy. Uwierzył w Jego zmartwychwstanie i uznał Go Panem życia. Spójrz w swoje serce, czy masz pewność, że po śmierci pójdziesz do nieba. Jeżeli nie masz pewności, to chodź tutaj do mnie i oddaj mu swoje życie, tak jak ja mu oddałem w 2001 roku. Oddaj mu swoje życie. Nie zarządzaj już swoim życiem, tylko oddaj ster Jezusowi Chrystusowi. Oddaj mu ster życia. Teraz. To jest dobry czas. On może wrócić każdego dnia. Może nie być jutra. Kto potrzebuje uzdrowienia? Chorujesz fizycznie. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, podejdź tutaj z prawej strony. Każda osoba chora fizycznie, niech podejdzie z prawej strony tutaj. Obojętnie na co chorujesz, nieważne. Nieważne co ci jest. Nieważne jakie to jest stadium. Nieważne co powiedzieli lekarze. Każdy, kto potrzebuje uzdrowienia fizycznego, tutaj zapraszam. Najdrobniejsze bóle, niemoc jakaś, rak. Módlcie się o nich, ewangeliści. Chodźcie na nich ręce.